Jakości życia na obszarach wiejskich, porównując
porównaniu do miast. To zakłada również dalszą modernizację dzięki kolejnej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Jeśli patrzymy na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2013, to tylko na wsparcie bezpośredniej produkcji rolnej przeznaczono kwotę ponad 12 miliardów złotych. Dzięki temu następuje specjalizacja i koncentracja produkcji rolnej w Polsce. Także coraz więcej tej produkcji opiera się o grupy producenckie. Na program rozwoju obszarów wiejskich w tym czasie przeznaczono prawie 70 miliardów złotych i ponad milion rolników mogło uzyskać istotną pomoc. Ale zwracam uwagę ten fakt, że te wszystkie środki nie powodują, o czym już mówiłem wcześniej, istotnego wzrostu poziomu życia na wsi. Jeżeli patrzymy na perspektywę 2014-2020, jeżeli nie zdarzy się nic złego w Unii Europejskiej, na wspólną politykę rolną możemy otrzymać nawet 36 miliardów euro. I mądre wykorzystanie tych środków określi pytanie, co dalej będzie się działo na polskiej wsi. Cele, które chcielibyśmy realizować, dotyczą czterech ważnych obszarów. Po pierwsze, chcielibyśmy dalej przekształcać obszary wiejskie, aby kształtować nowoczesną polską wieś. Po drugie, żeby bardziej opłacalna była produkcja rolna. Po trzecie, aby wszystkie instytucje zlokalizowane na wsi służyły rolnikom, a nie rolniczej biurokracji. I wreszcie po czwarte, żeby mieszkańcy obszarów wiejskich mieli sprawiedliwe podatki i ubezpieczenia. I szczegółowo w tych kwestiach wypowie się Wojciech Olejniczak, którego kompetencje nie ulegają żadnych. Dziękuję bardzo. Panie Premierze, Szanowni Państwo, pragnę podkreślić, że adresatami naszego programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej dla wsi, dla rolnictwa są przede wszystkim rolnicy, mieszkańcy wsi, ale też, co chcę podkreślić z całą stanowczością, to konsumenci. Od funkcjonowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich zależy, jaką żywność my wszyscy w Polsce otrzymujemy na stoły, po jakiej cenie. Chodzi o to, żeby konsumenci byli również zadowoleni z funkcjonowania wszystkich mechanizmów związanych z polityką rolną w Polsce. Bardzo nam zależy, o czym mówił pan premier, aby poprawić warunki życia na wsi. Jest niezwykle ważne, abyśmy tworzyli miejsca w przedszkolach i żłobkach. Jest niezwykle ważne, abyśmy zapewnili dostęp do internetu, bo te dysproporcje są widoczne, o czym mówił pan premier. Chcemy postawić na rozwój bibliotek, ale tak, żeby w tych instytucjach związanych z kulturą nie tylko z nich mogli korzystać ludzie młodzi, dzieci, ale też to jest niezwykle ważne dla osób starszych, które powinny mieć możliwość kulturalnego spędzania czasu. Zapewnienie więc dostępu do wysokiej jakości edukacji to jest priorytet Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, wieś polska ma cały czas trudniejszy dostęp do lekarzy i chcemy też to zmienić. Zapewnienie
dostępu do finansowego ze środków publicznych systemu opieki, finansowanego ze środków publicznych systemu opieki nad osobami starszymi. Zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej na wysokim poziomie. To nie tylko orliki, ale przede wszystkim dostęp do infrastruktury i ludzi, którzy potrafią tym dobrze zarządzać i trenować dzieci. Rozwój infrastruktury transportowej. Cały czas mamy z tym problemy, właśnie szczególnie na obszarach wiejskich. Jest z nami pan profesor Bogusław Liberacki, który na ten temat wielokrotnie się wypowiadał. Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wsparcie dla różnego rodzaju form aktywności na wsi. To jest niezwykle ważne, bo z tym również są problemy. Wsparcie dla ludzi starszych na obszarach wiejskich. Wsparcie nie tylko w postaci, tak jak powiedziałem, bibliotek, miejsca, gdzie ludzie mogą starsi się spotkać, ale też trzeba tworzyć różnego rodzaju miejsca opieki nad osobami starszymi, już dzisiaj często niedołężnymi. I to jest ogromna dysproporcja w dostępie do takich miejsc na wsi i w miastach. Chcemy to wyrównać. Przechodząc teraz do istoty programu związanego z produkcją rolną. Chcę podkreślić, że mimo tak ogromnych środków, jakie popłynęły na polską wieś i tych pozytywnych zmian, które zostały tutaj już przez pana premiera omówione, koncentracja produkcji, ale jednocześnie w ostatnich latach w Polsce nastąpił spadek produkcji i chcemy to absolutnie zmienić. To jest nasz podstawowy cel. Nie wykorzystujemy w pełni naszego potencjału. Ponad 15,5 miliona hektarów gospodarstw. Tak jak pan premier wspominał, około 130 miliardów złotych. A równocześnie spadek produkcji, zmniejszyła się ilość zwierząt gospodarskich w Polsce. Jeszcze w 1995 roku rolnictwo to 8% PKB. Dzisiaj to już jest tylko 3,8%. Co trzecie gospodarstwo w Polsce nie produkuje na rynek, nie ma żadnej kontraktacji, nie ma żadnej sprzedaży. To są najświeższe informacje, również publikowane przez tygodnik Polityka. Polska eksportuje żywność i mamy tutaj ogromne sukcesy w ostatnich latach, ale jednocześnie też nie możemy być obojętni na to, że Polska stała się też gigantycznym importerem żywności z różnych stron świata. Na przykład, jeżeli patrzymy na eksport, import wieprzowiny, to sprzedaliśmy za 1 miliard euro, ale sprowadziliśmy za 1 300 000 000 euro. My chcemy to zmienić, to jest podstawowy cel naszego programu. Zwiększenie produkcji rolnej i, jak wspominaliśmy, poprawa jakości życia na wsi. Potrzebne są więc skuteczne polityki, zarówno polityka rolna, jak i również polityka regionalna. Obecnie trwają prace nad reformą wspólnej polityki rolnej, która wejdzie w życie od roku 2014. W budżecie, który został przygotowany przez Komisję Europejską, na ten cel przeznaczy się 386 miliardów euro. Polska z tego może otrzymać około 36 miliardów, czyli 153 miliardy złotych. Chciałbym to podkreślić w tym dniu, kiedy tak szczególnie wszyscy troszczą się o 300 miliardów przysłowiowe, które często pan premier powtarza. Otóż 300 miliardów, około 300 miliardów, to jest zapis w polityce spójności. Ale oprócz tego premier, rząd zobowiązany jest, aby walczyć o te 150 miliardów złotych, które mają przyjść do Polski na rozwój obszarów wiejskich i na wsparcie produkcji. To są niebagatelne kwoty. Chcę zwrócić uwagę, że powstają sojusze w Unii Europejskiej. To jest Francja, Niemcy, Włochy. Oni chcą bronić pierwszego filara. Polska z pierwszego filara może otrzymać 92 miliardy złotych, ale nie mamy w Europie sojuszników, żeby bronić drugiego filaru. To jest
61 miliardów złotych. Jeżeli będzie cięcie, nawet na poziomie, mówi się już, 20%, to będzie oznaczało, że Polska może stracić bardzo duże środki, które nam są bardzo, bardzo potrzebne. Polska w tej chwili w Unii Europejskiej ma jednego podstawowego sojusznika. To jest Komisja Europejska. Jeżeli wspominamy słowa, czy to PiS-u, czy często polityków Platformy Obywatelskiej o osłabieniu istoty integracji europejskiej, osłabieniu instytucji europejskich, to znaczy tak, jakbyśmy chcieli osłabiać naszego największego sojusznika, bo to Komisja Europejska gwarantuje nam dzisiaj w zapisach budżetowych 320 miliardów na politykę spójności plus ponad 150 miliardów na politykę rolną. Jak do tego doliczymy inne kwoty, to premier, jadąc na szczyt, walczy nie o 300 miliardów, ale walczy o ponad 500 miliardów złotych. I tego powinniśmy się pilnować i tego powinniśmy się domagać. Szanowni Państwo, przechodząc do naszych działań, które chcemy podjąć. Dopłaty bezpośrednie. Chcemy wyrównać dopłaty bezpośrednie. Naszym zdaniem i zdaniem socjalistów w Europie dopłaty bezpośrednie powinny być dla wszystkich w równej wysokości. Powinniśmy również uprościć system składania wniosków. To jest możliwe, sprawdziliśmy to przynajmniej raz na 3 lata, jeżeli gospodarstwo się nie zmienia, nie tak jak dzisiaj, co roku. Również dla Lewicy bardzo ważne jest, abyśmy wspierali wszystkie programy, które związane są z rolnictwem ekologicznym, poszanowaniem ekologii. Dlatego też w Unii Europejskiej i my domagamy się, jako również Sojusz Lewicy Demokratycznej, aby wprowadzić dodatkowy bonus 30% większe dopłaty bezpośrednie dla tych rolników, którzy produkują, spełniając określone warunki związane z gospodarowaniem ekologicznym. Chcemy również, aby chronić te mniejsze gospodarstwa, których w Polsce jest tak dużo, aby pewne restrykcje, które dzisiaj planuje się wprowadzić na poziomie europejskim, były, z tych restrykcji były wyjęte gospodarstwa do 20 hektarów. Nie ma co tworzyć zbędnej biurokracji. Taki postulat został przez nas złożony i mam nadzieję, że zostanie w Parlamencie Europejskim przegłosowany. Nie mówię o szczegółach, ale są ważne w kontekście nieróbstwa ze strony PSL-u w tej sprawie. Mówię tutaj o ministerstwie, jak i również zupełnie braku poważnego odniesienia się do tych tematów ze strony premiera i ze strony byłego premiera, czyli Jarosława Kaczyńskiego, którzy tak naprawdę, mówiąc o 300 miliardach, niewiele wiedzą i nie wiedzą, o czym mówią. Niezwykle ważne jest, aby stworzyć definicję aktywnego rolnika, tak żeby dopłaty bezpośrednie trafiały do tych, którzy produkują, a nie dla przysłowiowych mieszkańców marszałkowskich. Wdrożenie wsparcia dla młodych rolników. Żeby Polska wieś się rozwijała, potrzebni nam są młodzi rolnicy. Dlatego chcemy, aby nie tylko była premia dla młodych rolników jednorazowa, ale również każdy młody rolnik, aby w przyszłości od 2014 roku otrzymywał dodatkowe wsparcie na każdy hektar w ramach dopłat bezpośrednich. Takie poprawki zostały zgłoszone i takie rozwiązania chcemy wprowadzić. Postulat, aby, jeszcze raz powiem, tak zwanych małych rolników potraktować w sposób szczególny. Również to jest dla nas istotne, żeby ograniczać i biurokrację i ułatwić tym rolnikom w małych gospodarstwach funkcjonowanie. Oczywiście opowiadamy się, aby rozwijać system zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze, wsparcie dla komasacji gruntów, to dzisiaj z tym jest ogromny problem. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trzeba wydzielić specjalny fundusz i takie plany my mamy, aby rolnicy mogli uzyskać wsparcie, jeżeli dokonują pewnych zmian w swojej strukturze. Przywrócenie rent strukturalnych. Te renty w Polsce funkcjonują dzisiaj, ale one były przyznane wcześniej po decyzji rządu Leszka Millera. Dzisiaj PSL systematycznie dążył do tego, żeby ograniczać renty strukturalne, mówiąc o tym, że nie chce tego Unia Europejska. Ja osobiście i moi koledzy socjaliści zgłosiliśmy takie poprawki. Renty strukturalne mogą być wypłacane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2014 roku. Będziemy do tego zmierzać. Jeżeli będziemy mogli za rolnictwo w Polsce
odpowiadać w najbliższej przyszłości, to taki program wprowadzimy, czyli przywrócimy stan normalności, bo tym ludziom, którzy ciężko pracowali, to się należy, a zupełnie niezrozumiana polityka ze strony PSL. Wspieranie spółdzielczości, w tym również spółdzielczości związanej z przetwórstwem, ale też i grup rolników, którzy zrzeszają się po to, żeby wspólnie gospodarować, wykorzystując ten sam sprzęt, urządzenia. Wsparcie dla grup producenckich, dla zrzeszeń plantatorów. Niezwykle ważne jest my opracowaliśmy, Państwo w tym dokumencie bardziej obszernym mają również do tego odniesienie, opracowujemy metody specjalnych umów i kontraktacji na poziomie europejskim, bo handel jest globalny, tak żeby rolnicy byli zabezpieczeni na wypadek spadku cen, bądź w sytuacji, gdzie są spekulanci, którzy próbują wykorzystać trudną sytuację czasami na rynkach. Wieloletnie umowy, nadzór, mówimy tutaj hasło kontraktacja, odpowiednie przepisy na poziomie europejskim zostały przez socjalistów również przeze mnie zgłoszone i od 2014 roku takie przepisy mogą również w Polsce funkcjonować. Wsparcie dla gospodarstw o niekorzystnych warunkach. W Polsce są takie gospodarstwa, nie tylko tereny górzyste, ale tam, gdzie takie wsparcie dzisiaj jest udzielane, uważamy, że również w przyszłości tak to powinno być. Stworzenie powszechnego systemu wspieranego przez państwo, systemu ubezpieczeń. To nie może być tak, że jak jest powódź, jak jest gradobicie, to wtedy trzeba nagle szukać pieniędzy w budżecie. Przypomnę, rząd Leszka Millera, opracowaliśmy taki program, ustawa weszła w życie. Ona dzisiaj nie jest dobrze regulowana czy realizowana przez obecną ekipę, ale w budżecie około 250 milionów złotych na ten cel jest przeznaczone. To był mój postulat od samego początku mojej pracy w Parlamencie Europejskim. Taki system trzeba stworzyć na poziomie europejskim. I takie przepisy w nowej polityce rolnej są. Będziemy mogli korzystać więc w ramach funduszy unijnych, aby dopłacać do ubezpieczeń dla rolników. Gradobicie, przymrozki, powodzie. Co to oznacza? Zdejmujemy pieniądze z polskiego budżetu, wykorzystujemy pieniądze europejskie. Na tym nam wszystkim powinno jak najbardziej zależeć. Od 2014 roku. Dzisiaj co to oznacza? Że rząd powinien przygotować już odpowiednie przepisy, tak żeby natychmiast po wejściu w życie europejskich rozwiązań również polscy rolnicy mogli z tego korzystać. Chcemy wspierać programy związane z zalesieniem. To jest niezwykle ważne, bo w Polsce mamy bardzo dużo gruntów marginalnych, trzeba je zalesić i to są środki przeznaczane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Oczywiście wsparcie dla odnawialnych źródeł energii. Dla nas, dla lewicy, jest to oczywiste. Biogazownie, woda, wiatr. To powinniśmy wykorzystać. Wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego. Dzisiaj dzięki środkom unijnym zmodernizowaliśmy zarówno mleczarnie, zakłady przetwórstwa mięsnego. Chcemy to kontynuować i rozwijać przetwórstwo rolno-spożywcze, tak żeby ono stało się rzeczywiście już w pełni najnowocześniejsze na świecie. I tutaj mamy absolutnie osiągnięcie. To jest efekt właśnie tych negocjacji roku 2002. Dzięki temu to są miliardy euro, które popłynęły na wsparcie przetwórstwa. Wsparcie turystyki na obszarach wiejskich. To jest też istotne, nie muszę nikogo do tego przekonywać. Ale Szanowni Państwo, to przybliżenie dwóch polityk. Polityka rolna i polityka spójności. Od 2014 roku polityka spójności będzie również obecna na obszarach wiejskich. To jest nasz postulat, postulat Grupy Socjalistów, postulat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czyli będzie można na obszarach wiejskich tworzyć nowoczesne miejsca pracy, przekazywać pieniądze dla właśnie przetwórstwa rolno-spożywczego z polityki spójności, a nie tylko z polityki rolnej. Chciałbym, Szanowni Państwo, żebyście zwrócili uwagę na sytuację związaną z GMO. O tym się bardzo dużo w Polsce mówi. To jest tak troszeczkę jak z metodą in vitro. Wszyscy myślą, że nikt tej metody nie stosuje, bo nie ma przepisów. A przecież ona jest w Polsce bardzo powszechna, ale niedostępna dla wszystkich. Z GMO jest podobnie. Myślą politycy, którzy nie chcą zająć się
uregulowaniem ustawowym funkcjonowania GMO w Polsce, że GMO w Polsce nie ma. Tymczasem Polska importuje ogromne ilości paszy, która jest paszą sojową, to jest GMO. Ale Polska również importuje zboże GMO, które też jest przetwarzane w Polsce. Dlaczego my chcemy to i siane, i uprawę? Chcemy to zmienić, potrzebne są regulacje. Taka ustawa, gdzie będzie rejestr, gdzie będzie odpowiedzialność i gdzie będą ograniczenia. Bo przede wszystkim liczy się tutaj zdrowie konsumenta. Nie wolno iść na skróty. Ale brak regulacji to znaczy żadne zasady, a to znaczy, że to jest wolna amerykanka. I to absolutnie, mówię to językiem kolokwialnym, ale bardzo wyraźnie. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce tę sprawę uregulować w interesie konsumentów. Następnie, aby te programy wdrożyć, potrzebne jest odpowiednie funkcjonowanie instytucji rolnictwa. To znaczy, co proponujemy? Proponujemy połączenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego. Po pierwsze, oszczędności administracyjne, po drugie, również skuteczniejsze funkcjonowanie agencji, lepszy dostęp przez lepszy dostęp dla rolników. Nie wiem, dlaczego do tego jeszcze nie doszło do tego momentu, ale to dla nas jest oczywiste. Zlikwidujemy również Agencję Nieruchomości Rolnych i przekażemy ziemię samorządom. Po 20 latach, kiedy ta agencja już powstała, czas, abyśmy zakończyli fikcyjnie już funkcjonowanie tej instytucji zupełnie bez składniła. Połączenie inspekcji nadzoru nad produkcją żywności i utworzenie jednej agencji rządowej. Dzisiaj jest tych agencji kilka i mamy zawsze w roku kilka problemów, bo ktoś czegoś nie dopilnował. Trzeba stworzyć, jak jest w większości krajów europejskich, jedną agencję zajmującą się bezpieczeństwem żywności na bazie agencji, na bazie inspekcji weterynaryjnej. I znowu będą ogromne oszczędności dla budżetu, mniej etatów, mniej dyrektorów, no gorzej dla PSL-u i dla Platformy dzisiaj, ale to niestety nie ma litości. Utrzymanie publicznego charakteru ośrodków hodowli zarodowych. Wsparcie doradztwa rolniczego. Pragnę zwrócić uwagę, zajmuję się tym osobiście akurat w tym czasie w Parlamencie Europejskim, że doradztwo będzie miało większe zadania. To już nie tylko pisanie biznesplanów, ale pomoc rolnikom i obowiązek związany z prowadzeniem gospodarstwa i w tym obszarze rynkowym, bo chcemy wprowadzić odpowiednie instrumenty finansowe również na obszarach wiejskich, a to oznacza, że potrzebne jest wsparcie. Czyli ktoś, kto pomoże rolnikowi wypełnić dokumenty, nauczy, jak rozliczać VAT i tak dalej. I drugi obszar działalności doradztwa to jest ekologia i środowisko. Zwiększenie kompetencji izb rolniczych. I nie uciekamy od tematu, czyli KRUS, podatki. Chcemy zreformować KRUS. Uważamy, że te rozwiązania, które w 2004 roku przez nas zostały przygotowane i przez rząd przeprowadzane na poziomie rządu, było trzecie czytanie w parlamencie i chcę o tym przypomnieć. I w tym trzecim czytaniu nie mogliśmy liczyć na PSL, na ówczesną samoobronę, to było oczywiste, na PiS populistyczny, to było oczywiste, ale liczyliśmy, że Platforma wtedy zagłosuje. W trzecim czytaniu zagłosowała przeciwko tej ustawie. Dzisiaj mielibyśmy już 8 lat, czy 9 lat zaraz, jak nowa ustawa o PiS-ie wyfunkcjonowała i wyeliminowaliśmy wtedy, chcieliśmy wyeliminować wszystkie patologie związane z funkcjonowaniem KRUS-u. Tak, żeby tylko rolnicy w nim pozostali. Dzisiaj chcemy reformować system KRUS-owski. Na czym to powinno polegać? Otóż jeżeli rolnicy korzystają z pomocy ze środków unijnych na modernizację gospodarstw, rozwijają swoje gospodarstwa, mają prawo do rozliczenia VAT-u, to chcemy, żeby ten system połączyć. Czyli ci rolnicy, którzy rozliczają VAT-a w Polsce, w tych naszych dokumentach to Państwu przedstawimy, ponad już 30 tysięcy rolników rozlicza VAT, czyli 1,5 miliarda złotych rocznie dzięki temu zaoszczędzają, to chcemy, żeby ci rolnicy przeszli do podstawowego systemu, czyli płacili podatek w sytuacji, kiedy mają dochody. Ale przecież rolnicy mają koszty, inwestują, wtedy będzie ten podatek pomniejszony. To jest sprawiedliwy system. Każdy więc rolnik, który rozlicza VAT, uzyskuje środki wsparcia dla rozwoju gospodarstwa.
To jest niebagatelna kwota. Na jedno gospodarstwo często około 300 tysięcy złotych. To ci rolnicy powinni przejść do podstawowego systemu. I również ci rolnicy powinni płacić większy KRUS. I to jest reformą, którą można wprowadzić wraz z wejściem w życie nowej osłony wspólnej polityki rolnej od 2014 roku. Jeżeli będziemy ganiać i szukać oszczędności u tych rolników, którzy mają 2, 3, 4 hektary, nie rozliczają VAT-u, nie produkują na rynek, to tam naprawdę reformując KRUS nic nie osiągniemy, a stworzymy tylko ogromny problem dla rzeszy mieszkańców wsi. Tego nie chcemy uczynić. Chcemy więc wprowadzić sprawiedliwy system. Powiem Państwu, że był taki moment, kiedy o tym rozmawiałem z ministrem Rostowskim i liczyłem, że te nasze doświadczenia, dokumenty, które wysłały również w Ministerstwie Rolnictwa w roku 2004, kiedy odchodziłem, w 2005, kiedy odchodziłem z resortu, że to można po prostu wdrożyć. Gdybyśmy te przepisy wtedy wdrożyli, dzisiaj ponad 50 tysięcy rolników spokojnie byłoby w innym systemie i byłyby absolutnie oszczędności i jednocześnie też, co jest bardzo ważne, mówię to na koniec, samym rolnikom potrzebne są zmiany. Rolnicy, jeżeli nie będą zmian, nie będzie zmian w systemie KRUS-owskim, nie będzie zmian w systemie podatkowym, to dysproporcje pozostaną. Bo będzie tak w przyszłości, że mieszkańcy miast, przechodząc na emeryturę, będą mieli tą emeryturę dwukrotnie nawet większą niż przeciętny rolnik, który za kilka lat przejdzie na emeryturę. My to chcemy zmienić. Potrzebne więc jest współdziałanie z mieszkańcami obszarów wiejskich, z rolnikami. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Jeszcze raz chcę podkreślić, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma program dla rolnictwa, ma program dla obszarów wiejskich i mamy program dla wszystkich Państwa, dla konsumentów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem poinformować, że do Państwa dyspozycji oprócz nas są także Bogusław Liberacki, eurodeputowany poseł Cezary Olejnicza, jakby ktoś nie wiedział, brat Wojciecha Olejnicza i sekretarz generalny Krzysztof Gawkowski. Proszę bardzo, czy macie Państwo jakieś pytania? Proszę. Ja chcę powiedzieć, że chyba najważniejszą dla rolników, pan poseł Olejnicza mówił o wyrównaniu wysokości dopłat. Mówił, że socjaliści są na tak, a najważniejsi płatnicy, czyli Francja i Niemcy mówią, owszem, jesteśmy tak na tak, jeżeli chodzi o utrzymanie wysokości finansowania. Natomiast Francja i Niemcy są zdecydowanie przeciwne wyrównaniu wysokości dopłat. Czy Państwo mają jakieś sygnały, że ta postawa się zmieniła? Czy na przykład zbliżająca się wizyta prezydenta Hollanda niesie takie perspektywy, bo zagrożenie spore. Mówię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, naszej frakcji w Parlamencie Europejskim. My chcielibyśmy, aby dopłaty bezpośrednie były wypłacane w sposób sprawiedliwy i równy dla wszystkich rolników. Państwa członkowskie niekoniecznie do tego dążą, bez względu na przynależność polityczną poszczególnych premierów. I tutaj to rola premiera Donalda Tuska, aby o to zadbać. Ale jak Państwo się mogli przekonać, do dzisiaj żadnych deklaracji w tej sprawie nikt nie poczynił. My będziemy do tego dążyć i gdybyśmy mieli negocjować dzisiaj, na pewno walczylibyśmy o to, aby dopłaty dla polskich rolników były takie same. Ale jednocześnie też podkreślę to, istnieje zagrożenie, że będą nam chcieli obciąć drugi filar. I tutaj zgody w Parlamencie Europejskim na to nie ma. Jednocześnie też liczymy, że państwa członkowskie nie będą chciały zabrać drugiego filara. Polska jest największym beneficjentem drugiego filara. To był efekt negocjacji 2002 roku. Nie tylko pierwszy, ale drugi też dla to jeszcze przy kwestiach europejskich bym pozostał pana premiera Millera, bym zapytał o informację wczorajszą jednego z tygodników opinii, który informuje o kolacji, która miała się odbyć w Brukseli. Udziałem się z nimi pana europosła Olejniczaka, ale także byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Ryszarda Kamisza, no i Janusza Pańkowa. Podobno odbywało się tam ustalanie wspólnych list na wybory 2014 do Europarlamentu bez udziału pana. Czy rozmawiał pan na przykład z posłem Olejniczakiem w tej sprawie? No i co pan w ogóle sądzi? Proszę Państwa, jest na sali dwóch kolegów, którzy są do Państwa dyspozycji. Jeżeli nie ma żadnych innych pytań dotyczących
wsi, ale miejsca pracy to nie są, jak rozumiem, tylko miejsca pracy przy przetwórstwie, czy miejsca pracy przy pomocy rolnym, przy technicznych. To są również na przykład miejsca pracy w szkołach i żłobkach, które, jak wiemy, na wsi są jednak cały czas wielkim problemem cywilizacyjnym. Rozumiem, że znaczy ten program zawiera pomysł na zmianę, natomiast pytanie jest takie, jak to sfinansować? Otóż, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne pytanie, nie tylko w kontekście tego programu. Ale my mówimy o niebagatelnych kwotach, które mają na polską wieś przyjść w ramach wspólnej polityki rolnej. To jest 150 miliardów złotych. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce, aby te pieniądze jak najlepiej spożytkować na wsparcie na produkcję i na poprawę warunków życia na wsi. To właśnie źródło finansowania. Ten program jest kompatybilny. Państwo znajdują tutaj rozwiązania i przychody, czyli pieniądze skąd środki. Te środki są, trzeba je dobrze wykorzystać. Mówiliśmy Państwo, jaka olbrzymia kwota tych środków zarówno europejskich, jak i polskiego budżetu przez czas obecności Unii Europejskiej popłynęła. To jest 130 miliardów złotych. Jeżeli Unia Europejska dotrzyma swoich wcześniejszych planów, to w nowej perspektywie 2014-2020 polska wieś otrzyma również potężne środki i jest to pytanie, czy one zostaną właściwie wykorzystane, czy będą marnotrawione, tak jak to niestety często bywa, czy zostaną przekazane na inwestycje także i socjalne. Ja podzielam Pani pogląd, że sytuacja wiejskich dzieci w stosunku do ich rówieśników w mieście różni się istotnie i SLD jako partia lewicowa zawsze będzie zwracała uwagę na to, jak są ponoszone koszty kryzysu, ale też jak Polska się rozwija w znaczeniu równomiernego rozwoju. Lewica zwykle dąży do usunięcia różnych niesprawiedliwości i dysproporcji, nie tylko wśród ludzi, ale także wśród regionów, także i między miastem i wsią. I nasz program to bardzo wyraźnie uwypukla. Będziemy czynić wszystko, aby poziom życia rodzin wiejskich i tych mieszkających poza obszarami wiejskimi był równy i żeby likwidować te dysproporcje, które dzisiaj w sposób tak rażący występują. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Tak, ja jeszcze chciałbym dopytać się, dzień dobry, Jan Potocki, Stacja. Mianowicie kwestii KRUS-ów, bo przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mówią, że oni zakładają podobną reformę, także na podobnych zasadach, więc między innymi to bardziej sprawiedliwe wpłacanie składek. Czy w takim razie Wy poprzecie taką reformę, jeżeli ona się pojawi, czy rząd może w kwestii takich zmian liczyć na poparcie SLD? Wie Pan, to jest problem pewien. My już nie wierzymy w Platformę Obywatelską. Nie możemy odpowiadać na pytania, które są tak bardzo ogólne, w sensie nie pańskie pytania, czyli ogólne założenia Platformy Obywatelskiej. Mamy gotowy plan i powiedziałem, jak chcemy reformować KRUS, system podatkowy. Chcemy wprowadzić do tego systemu tych rolników, którzy korzystają z pomocy unijnej na rozwój gospodarstw i rozliczają przez was. I to można zrobić bardzo szybko. Platforma Obywatelska, jak coś przedstawić, to będziemy o tym rozmawiać. To jest szerszy problem, bo jak Państwo wiedzą, słyszeliśmy od dłuższego już czasu, że Rada Chwila Platforma Obywatelska przedłoży projekt in vitro, finansowania metody in vitro i wszystkich okoliczności stąd wynikających. Kilkanaście godzin temu dowiedzieliśmy się, że premier raczej chciałby uregulować tę kwestię rozporządzeniem, jak mówimy, ministra zdrowia. To jest oczywiście możliwe z punktu widzenia prawa, ale też dowodzi, że szef Platformy Obywatelskiej nie jest w stanie ustalić się do tego poglądu swojego klubu i swojej partii. Więc podobnie może być i z KRUS-em, gdzie na zapowiedzi tych reform się tylko i wyłącznie skończy, tym bardziej, że słyszymy już nie jest od 5 lat.
Co? Są fachowcy rolnicy. Radek Jelański, Farmer. Ja mam pytanie do pana ministra Oleniczaka. Takich kilka szczegółów dokładniejszych dotyczących wzrostu produkcji w Polsce. W jaki sposób chcielibyście państwo ją podnieść? Bo ja się zgodzę oczywiście, że ona jest na słabym, niskim poziomie w porównaniu do, czy też do przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że no dużo punktów zawiera państwa program. Jakbyście chcieli panowie wskazać, które decyzje, albo brak jakich decyzji, albo które prawo, albo które właśnie niezmienione prawo było najgorsze przez ostatnie 5 lat dla polskiej wsi. Takie jak gdyby kluczowe może dwie rzeczy, jeżeli już moglibyśmy w jakiś sposób postopniować. Dziękuję. Jest tak, jeżeli mówimy o decyzjach, które trzeba podjąć, to są zarówno decyzje organizacyjne, czyli połączenie inspekcji i agencji. To jest bardzo, natychmiast byłoby widoczne, ale przez funkcjonowanie instytucji dałoby możliwości większej reakcji i działania ze strony państwa i ze strony instrumentów europejskich. W Polsce nastąpił spadek produkcji, chcemy go absolutnie tą tendencję odwrócić, czyli wsparcie dla przetwórstwa rolno-spożywczego i jednocześnie podpisywanie umów i kontraktacji. Jeżeli przetwórcy zainwestują, będą musieli zaopatrzyć się w surowiec. Co to oznacza? Podpisać wieloletnie umowy z rolnikami. Co to oznacza? Wzrost produkcji. To jest nowy mechanizm, który wprowadzamy na poziomie europejskim. Ja nie wiem, czy w kraju to się szybciej zajmuje, ale trzeba to jak najszybciej już przygotowywać. I to są te zaniechania też, o które pan pyta ze strony obecnej ekipy. Polska ma ogromne możliwości. Budżet na perspektywę jednofinansową ponad 150 miliardów złotych, a głównie takie to jest bez żadnego przemyślenia i one nie skutkują tym, co jest ważne dla również rolników i konsumentów. Równomierna, wysoka produkcja żywności, dobrej jakości.